Cześć, ja jestem Sarcz, witam Was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w GTA Vice City. No i spotyka nas tutaj dość niecodzienny widok, mianowicie pada deszcz, co nie zdarza się jakoś szczególnie często właśnie w Vice City. I szczerze mówiąc, tutaj do tego miasta bardziej pasuje słoneczna pogoda. No ale czasem deszcz oczywiście również musi popadać. Mam nadzieję, że prędzej czy później się wypogodzi, bo po prostu przyjemnie mi się tutaj gra, kiedy jest jasno i słonecznie, a tymczasem wchodzimy do Kena Rosenberga. Oh, for God's sake, it's you! Oh, jeez! I'm gonna need new pants! Hey, those psychos from up north, they've been on the horn, and they're coming down here soon. Now, where is the goddamn money? Relax, relax. We're not at that part yet. Oh, I thought that you were taking care of this. I really did. And now those Guidos say we gotta do them a favor. You mean I gotta do them a favor? Oh, of course that's what I mean. Do I look like I can intimidate a jury? I couldn't intimidate a child, and believe me, I've tried. Now look, it's either that or Ferrelli's cousin Giorgio gets 5 years for fraud. You gotta take these guys out! I understand. Help the jury change their minds. Don't worry about it. No! I tried that! The jury case didn't go so well. So make them change their minds. Ożeż kurde. Ten młotek może się przydać. No właśnie. Zastraż dwóch przysięgłych, ale nie zabijaj ich. I tutaj oczywiście jest napisane, że jeśli pójdziemy w kierunku tego młotka na radarze, to dostaniemy się do sklepu z narzędziami. Prawda jest taka, że ja mam tutaj tasak w tym momencie. No ale dobra, podniesiemy młotek, no bo skoro gra sugeruje, żeby jednak z młotka skorzystać, to tak też zrobimy. No i co? Przejedziemy się w takim razie zastraszyć dwóch świadków. Najpierw pojadę może w tę stronę. Widzę, że to jest właśnie nawet bliżej. I z tego co kojarzę, trzeba będzie chyba zniszczyć pojazdy tych świadków, ale zaraz zobaczymy. Co my tu mamy? Jest koleś. I co, o to chodzi czy nie? Nie, może mi się tylko wydawać. Czekajcie, ja go spróbuję zaatakować. On będzie próbował wsiadać, patrzcie. Skubany. Wow! Możesz uszkadzać pojazdy, uderzając w nie młotkiem lub podobnym narzędziem. No. Czyli w takim razie dobrze pamiętałem. Musimy go wywabić z tego auta, po prostu niszcząc mu go na maksa. Patrzcie na to. Jeszcze trochę. Okej. I z tej strony, proszę bardzo. Dobra, w ogóle tutaj jeszcze uderzyłem kogoś. Not guilty, understand? Good. No, nie wiem jak wam, ale mi się wydaje, że chyba go przekonaliśmy. Tak więc raczej tego mamy już z głowy. Teraz udajmy się po kolejnego gościa. Tylko się rozglądam za jakimś autem. Byleby nie policja oczywiście. O, proszę. Tutaj mamy bardzo fajny pojazd. Jezu. Ta kobieta w ogóle, nie wiem, czy ona cokolwiek widziała za tą kierownicą? Bo siedziała tak strasznie nisko. Ale mniejsza o to, nie będę się o to martwić przecież. No i dobra, jedziemy w takim razie bardziej na północ, do kolejnego świadka. I też pewnie w podobny sposób go nastraszymy, jeśli dobrze pamiętam. Przy okazji możecie sobie popatrzeć, jak tutaj właśnie wygląda całe Vice City. Tu już przejeżdżaliśmy ostatnio. To jest ten klub Malibu, do którego jeszcze niejednokrotnie z pewnością wstąpimy. Ale na razie, wjedźmy tutaj. I proszę. Rozwal samochód przysięgłego. Chyba nic bardziej bezpośredniego być nie może, co? I tak samo, zniszczę mu tutaj wszystkie elementy. Teraz drzwi, proszę. Dawaj, 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 Tommy. Trzeba pokazać im tutaj, kto tu rządzi. No dobra, to coś nie odpada. Spróbujmy jeszcze z przodu. Nie wiem, czy to auto jest takie wytrzymałe, czy coś tu jest nie tak. I can't believe this is happening! Giorgio sends his regards.
Wszyscy uciekli z krzykiem. No i jak widzicie, misja zaliczona, $400 na naszym koncie. Nie było to nic szczególnie trudnego, no ale oczywiście trzeba brać pod uwagę fakt, że jest to dopiero początek gry. No i wiadomo, że te pierwsze misje będą jeszcze dość proste. One ogólnie mają nas zaznajomić też z pewnymi aspektami rozgrywki, a przy okazji z różnymi nowościami, bo też przecież pamiętajmy, że na przykład takiego młotka nie było w GTA 3. Właśnie sporo tych nowych broni do walki wręcz zostało wprowadzonych. I też nie jestem pewien, czy w trójce można było w ten sposób niszczyć auta. Już teraz nie powiem na pewno, ale też mi się wydaje, że w trójce nie można było tak sobie po prostu podejść i na przykład kijem baseballowym zniszczyć samochód. Chociaż tutaj oczywiście mogę się mylić. Dobra, znowu jedziemy oczywiście do Kena Rosenberga. W tym momencie jest to jedyna osoba, która może nam zlecać jakieś zadania. O proszę, komórka. Hey Tommy, it's Sonny. How's the suntan? I ain't got no suntan. We ain't got my money either, so I'm one of them myself. What are you doing? So tell me, Tommy, what are you doing? I'm looking for the money, Sonny. Don't worry. I am worrying, Tommy. That's my style, because I seem to have this problem in my life with unreliable people. Don't be an unreliable person, Tommy. Please, do us both a favor. I'm looking forward to hearing from you. No cóż, Sonny oczywiście się dopomina o pieniądze. Na razie jeszcze ich nie mamy. Idziemy do Kena. Avery goes without saying. Tommy, any progress? No. Tell me later. Tommy, this is Avery Carrington. I believe you met at the party. Not in person. Howdy. Avery here has a proposition. Haven't we got other things on our mind? I'm trying to keep the wolves from the door. So could you please cut me some slack? I'm stretched like a wire, and even if I'm dead by the end of the week, I'd like to think that I didn't die poor. Now just calm down, both of you. Son, you help me, and any greaseballs giving you a hard time, I'll see to it they take a long dirt nap. Okay, what could I do for you? This delivery company's got its depot on some prime land. They won't sell. They're hanging on like a big old prairie rat. So we gotta go in there and smoke that vermin out. Head on down there and stir up a hornet's nest. The security will have their hands full, and then you can sneak in and put them out of business. And you could drop by Raphael's for a change of clothes. You might be there a while, but yeah, go for it. Should be a riot. If the balls drop like they should, stop by my office sometime. Who are these pricks anyway? Lawyer pricks, rug-wearing pricks, surrounded by pricks. Okej, czyli poznaliśmy tutaj Avery'ego. Właściwie no, poznaliśmy go już na imprezie w poprzednim odcinku. Ale to jest ta sama postać, którą też poznaliśmy w GTA Liberty City Stories, jak zapewne pamiętacie. Jeśli oglądaliście moją serię z tamtej właśnie gry, no to możecie kojarzyć, że właśnie Avery też tam występował. Może nie będę mówił, co tam się z nim stało, bo nie każdy mógł oglądać tą serię. Ale tutaj oczywiście się akcja dzieje przed Liberty City Stories. Więc mamy go tutaj tak naprawdę pokazanego po raz pierwszy. No i dobra, najpierw tak jak było napisane, zmieniamy strój. Proszę bardzo. Znowu mamy nowy strój na naszym koncie. Po tej misji podejrzewam, że zostanie odblokowany w mojej kryjówce. A na razie ruszajmy dalej. Oczywiście w każdym momencie w grze można sobie zatrzymać rozgrywkę i odpalić mapkę, gdzie możecie sobie zobaczyć dokładnie, gdzie ten cel nam wskazuje. Ale tak jak ja wam mówiłem w już poprzednim odcinku, niestety jest tutaj taki problem techniczny, że kiedy tylko ja zatrzymuję grę, a więc kiedy bym chciał zerknąć na tą mapkę, to automatycznie przerywa mi nagrywanie, dlatego będę się starał jednak nie korzystać z mapki, tylko sugerować się wyłącznie radarem. Mam nadzieję, że nie będzie z tym jakiegoś wielkiego problemu. I teraz tak, my musimy się dostać tutaj. Proszę bardzo, Spend Express. I rzeczywiście są zamieszki. Zaatakuj co najmniej 4 pracowników, aby wszcząć zamieszki. No to weźmy młotek. Dobra, jednego załatwiłem, teraz drugi. W ogóle na razie pozostali nawet nie reagują, dopóki tutaj
naprawdę ich nie powybijamy. Oho, trzech załatwiłem i proszę. Zniszcz furgonetki na posesji, dobra. Weźmy sobie pistolet i strzelmy w to. Jeśli zabijesz kogoś, kto ma broń, upuści ją na ziemię. Spoko, możesz strzelać w beczki, ale pamiętaj o bezpiecznej odległości. Dobra, załatwione. Spadamy, 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 bo już rozumiem, że zniszczone. A nie, jeszcze po tamtej stronie. Kurde. Czekajcie. Nie no, tego to ja muszę załatwić. Dobra. I teraz zrobimy coś takiego, żeby nie tracić za dużo naboi, to podjedziemy pod tą beczkę i też powinno to wysadzić w zupełności. Proszę bardzo, wycofajmy się i strzelamy. Okej. Czy to już załatwi sprawę? Pytanie. Tak jest. No proszę. Czyli kolejna krótsza misja, ale patrzcie, już większa nagroda. $1000 tym razem. I zrobiło się ciemno. Już jest 9:30, ale tak się składa. O proszę, kombinezon dostarczony do sklepu z narzędziami w centrum handlowym North Point. O proszę, czyli do sklepu z narzędziami kombinezon. Ale w każdym razie, tutaj jak widzicie na radarze mamy Avery'ego. Literka A oznacza właśnie jego, więc teraz rozpoczniemy wykonywanie misji właśnie dla niego. Podejdźmy tutaj. O, jeszcze komórka. Hola, is this Mr. Versetti? Yeah. This is Cortez. You were at my party? Yeah, I remember. Mr. Versetti, it was a most unfortunate incident that happened with you. Nothing to worry about. I know. I want you to know me and my people are doing their utmost to get to the bottom of it. If you'd like to talk to me more privately, you can find me at the boat, huh? Okay? Good day, senor. Nowy punkt kontaktowy otwarty w Ocean Beach. No i proszę, tym razem jeszcze Cortez się odezwał, czyli mamy do wyboru albo Avery'ego, albo Corteza. No ale skoro już jesteśmy tutaj, to zróbmy właśnie coś dla Avery'ego. Come in and park yourself on the hide, son. Hell, my daddy used to say, never look a gift horse in the mouth. And by golly, he never did. Would you like a drop of the old Kentucky? No, thanks. A clean thinker. I like that. Now, the property business isn't all about highfalutin paper pushing. It's about dirt and the will to claim that dirt. You with me, son? Oh, yeah. Well, I need some tenacious bastard to let go of some dirt. And you look to me like the kind of guy to persuade him. Persuasion's my forte. Yeah, he'll be down at the country club, down on the golf course. They don't allow guns, so his bodyguards won't be packing lawgivers. Go beat 8 tons of crap out of him. Here now, I got you a membership. And boy, you're gonna need more appropriate clothing. This guy's my new friend. I never had a friend with a wig before. No proszę, czyli teraz potrzebujemy stroju do golfa. I też z tego co kojarzę, to jest całkiem fajna misja. W ogóle można zauważyć, o proszę, mamy Staliona z GTA 3. To jest ten pojazd znany właśnie z trójki. I można zauważyć tutaj w Vice City, że te misje są bardziej zróżnicowane niż w GTA 3. Mamy różne fajne patenty, na przykład właśnie teraz udamy się na pole golfowe, gdzie będziemy musieli właśnie zatłuc gościa, o którym mówił Avery. Ale to jeszcze zobaczycie. Na razie wchodzimy tutaj do sklepu i kupimy sobie nowe ciuszki. Is this me? Nice ass, baby. Proszę bardzo, teraz będziemy idealnie pasować do klubu golfowego Leaflinks. Tam się musimy udać. No i co, przejdziemy się chyba tutaj w takim razie. Tak jest, tutaj już jest wjazd. Dobra. Nie musieliśmy za daleko jechać. To zatrzymam się, no i wchodzimy w takim razie. Cel gra w golfa, spraw, aby była to jego ostatnia rozgrywka. Tak jest. Problem jest taki, że on ma właśnie ochroniarzy przy sobie. I teraz pytanie, tutaj ci strażnicy pewnie będą robić mi problemy, jak ja wejdę. A czy mógłbym ewentualnie ich obejść? Zdaje się, że chyba tak. Chociaż nie jestem pewien. Czekajcie, zerknę jeszcze tutaj. Chociaż nie no. Dobra, obejdźmy po prostu ten płot. A, tutaj jest zagrodzone jednak.
Dobra, całkiem możliwe, że jednak trzeba przejść tędy. Tylko, że w takim wypadku będę musiał uważać na tych strażników. Oho. A, no tak, po prostu zostawiamy broń, możemy wejść bez problemu. No dobra, podmienimy broń w takim razie na kij golfowy. Też można nim oczywiście zaciukać przeciwników. I tutaj też fajny smaczek, wózek golfowy, którym też możemy się przejechać. Pamiętam, że też zrobiło na mnie to fajne wrażenie, że mamy tutaj takie klimaty. Dzisiaj to oczywiście nie jest jakimś wielkim wyczynem, ale w czasach, kiedy GTA Vice City wychodziło, no to robiło po prostu wrażenie to, że takie fajne pomysły tutaj były. Trafialiśmy nagle na pole golfowe. Wiecie, po tym jak mieliśmy dość monotonne, takie jednostajne misje w GTA 3, to tutaj zawsze to było coś innego. No i dobra, mamy tych bodyguardów. Spróbuję ich załatwić, bo najpierw zacznę od tego tutaj. Dobra, czekajcie. Ja tego szybko załatwię, zanim on ucieknie. Ach, skubany. Dobra, wiecie co? W takim razie... A, bo ja nie mogę przecież, kurde... Ajajaj. On będzie uciekał. To ja w takim razie wsiadam tutaj. I spadamy. Ach, kurde. Wyrzucał mnie, no. Teraz pytanie, czy tamci przypadkiem... Tamten nie będzie uciekać gdzieś dalej. Czy ja będę w stanie mu uciec? Czekajcie. Tutaj odbiegnę i będę go gonił po prostu. Gincie, tak jest. Rozjechałem ich wózkiem golfowym. Świetna sprawa. No i dobra, teraz go jakoś zatrzymać, skubanego. Ale widzę, że on tak będzie tutaj jeździł ciągle. O, o, kurczę, prawie się udało go zepchnąć. Najlepiej było oczywiście po prostu go... zaciukać, kiedy on jeszcze biegł, ale skoro już wsiadł, to musimy go tak ścigać w tym momencie. No chodź tu. Uderzyć go w bok, bo bardzo łatwo to się, kurczę, przewraca. Tylko, że ten tutaj jeszcze mi przeszkadza, no. Skubany. Dobra, jedziemy, jedziemy. Aj, skubany, no. Wstawaj, 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 Tommy. Dobra, dobra. Podejdziecie czy nie? Załatwię tego. Jezu, no. Dobij go, dobij go. Tak jest. Dobra, ja tego bym załatwił. Wysiadaj, wysiadaj. Kurde, w ogóle zakopał się pod tą trawą. No dobijaj go. Dobra, to by było na tyle. A teraz ty chodź tutaj. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Skubany, patrzcie na niego, no. Jasny gwint, to nie złapie go. Jaja sobie robicie. Weźmy to. A i tak się będę teraz z gościem męczyć, no. Ej, tylko żeby on teraz nie uciekł, bo patrzcie. Wychodzi tutaj i będzie uciekał rzeczywiście. Dobra, dopadniemy go. Najgorsze jest to, że jestem teraz zmęczony i nie mogę biegać sprintem. Jazda, jazda, jazda. Dobra, ta misja się trochę wydłuży, ale dobra. Zagapiłeś się, stary. Co jest grane? Wysiadać. Do widzenia. I teraz go rozjedziemy, co? Dobra, jest pod samochodem. Czekajcie, ja na razie załatwię tego tutaj. Kurde. Dobij go. Tak jest. I dobra, możemy teraz tego załatwić. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Nie ucieka już, kurde, gonię cię cały czas. No patrzcie go. No nie mogę go trafić po prostu. No niesamowite, co on tutaj robi. Gdzie on jest? Kurde, chodź tu. Jezu, bez jaj. Piorę pistolet i... No tak, nie mogę teraz pistoletu użyć, naprawdę. Ej, no to... To są jakieś jaja. No nareszcie się udało. $500, dobra. No proszę, kolejny gość. Tym razem budka telefoniczna. Golfiarz, tutaj możemy się przebrać. Nie no, ale to co tutaj się działo w trakcie tej misji, to jakaś parodia po prostu. Coś niesamowitego, że tyle czasu go musiałem gonić, aż w końcu go dopadłem. No ale najważniejsze, że się jednak udało. Zobaczymy, jak będzie z kolejną misją. Myślę, że udam się znowu do Avery'ego, skoro już u niego zacząłem. To kontynuujmy następne misje. A jeśli chodzi o Corteza i budkę telefoniczną, to zrobimy to dopiero w którymś z przyszłych odcinków po prostu.
Dobra, Avery już tutaj czeka. W sumie to przydałoby się jeszcze wykupić, kurde, bronię. No ale dobra, na razie jeszcze zaryzykuję. Now look here, son. I got a problem and I reckon you could help me with it. I'm no builder. No, I was thinking more of your demolition skills. Now this here, this is the development as planned, and this is the property that we're looking at. You're trying to say this new office block is kind of in the way. You catch on quick. Now I'm gonna head out of town for a while, and if that office development were to face sudden and insurmountable structural problems, then I... As a civil-minded individual, you feel obliged to step in and save the rejuvenation of an important area of the city. Where can I get more guys like you? Udaj się do wozu Top Fun, aby pobawić się w niszczyciela. O kurde, czy ja dobrze kojarzę, że jest to ta misja, o której też pisaliście mi w komentarzach pod pierwszym odcinkiem? Jeśli dobrze się orientuję, to jest to taka jedna z najbardziej znienawidzonych przez graczy misji w serii GTA. A zobaczycie zaraz dlaczego. Wsiadamy tutaj. Użyj zdalnie sterowanego helikoptera w celu przeniesienia bomb do 4 wyznaczonych miejsc w budynku. Musisz dostarczyć bomby do wyznaczonych celów, kolejność dowolna. To jest to, dokładnie. Aby podnieść bombę, podleć do niej. Helikopter może przenosić tylko jedną bombę na raz. Aby opuścić bombę, wciśnij na przykład lewy przycisk myszy. Jeśli nie trafisz w cel, możesz podnieść bombę i spróbować jeszcze raz. Czas zacznie płynąć, gdy chwycisz pierwszą bombę. Musisz je rozmieścić w 7 minut. Schody łączą wszystkie kondygnacje w budynku. Tędy trzeba będzie się przemieszczać. No to lecimy. Kurczę, aż się boję. Dlatego, że... No cóż, wiele mitów narosło wokół tej misji i... Sami się zastanawialiście, za którym razem uda mi się tą misję przejść. Ale dobra, najpierw sobie czytam wskazówki, żeby zobaczyć, jak się steruje helikopterem. Ale dobra, już to chyba mniej więcej sobie ogarnąłem. Jeszcze jak się cofać? Aha, szóstką. Dobra. Ciężko mi się teraz będzie przyzwyczaić, bo kurde, latam po raz pierwszy helikopterkiem tutaj w tej grze. Znaczy po raz pierwszy, oczywiście po raz pierwszy w tym let's playu. Więc jeszcze nie miałem okazji się jakoś bardzo przyzwyczaić. Dobra. Myślę, że już jest ok. To w takim razie zabieramy pierwszą bombę i lecimy. W tym momencie odliczanie włączone i teraz jak najszybciej trzeba dostać się do tych czterech celów. Najpierw jedna bomba, to nie będzie wielki problem. Tutaj uciekamy. Najgorsze jest to, że będą nas jeszcze ścigać pracownicy tej budowy i będą próbowali ten helikopterek zniszczyć. To jest oczywiście taki helikopterek zabawkowy. Czekajcie, kontrolem też to opuszczę? Tak jest. Dobra, czyli kontrolem będzie najlepiej, bo jeśli miałbym upuszczać tutaj te bomby lewym przyciskiem myszy, to musiałbym odrywać ręce od klawiatury, a to nic dobrego by nie przyniosło. Tutaj oczywiście informacje, że trójkąt skierowany w górę oznacza, że cel się znajduje na wyższym piętrze, a trójkąt w dół, że cel jest... O właśnie, że cel jest na niższym piętrze. To też już oczywiście wiem z innych części GTA. No i dobra. Zabieramy szybko kolejną bombę. Proszę bardzo, spuść bombę na cel. Jazda. Tym razem będzie na wyższym piętrze najprawdopodobniej, bo zdaje się, że każda bomba jest właśnie na innym piętrze. Więc od razu polecimy do tamtych schodów. Gdzie one są? Zdaje się, że gdzieś tutaj powinny być. O, proszę. Mamy schody. I wlatujemy tutaj. Aj, 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 aj. Kurde. Muszę uważać, żeby zbyt mocno tutaj nie oberwać. Później się to na mnie zemści. Jasny gwint. Jeszcze mi się momentami mylą te przyciski tutaj niestety. Stąd właśnie przed chwilą tamtych posiekałem. Jest. Jest, 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 jest. Kurde. Czekajcie. Wycofaj się, wycofaj. Znaczy w górę, w górę. Dobra, bomba zrzucona. Jeszcze tylko dwie do wybuchu. Leć po następną. No, tylko że dwie, ale każda będzie coraz wyżej, więc na każdą będę musiał
coraz to więcej czasu przeznaczyć niestety. Spadamy. Lecimy tędy szybko. I teraz w lewo. Okej. No, naprawdę mam małego stresa, dlatego że trochę się obawiałem tej misji. Możesz, kurde, znowu mi się pomyliły przyciski, no. Ale dobra, już opanowałem sprawę. Lecimy dalej, teraz tutaj. Zahaczyć. Tak jest? Na górę, na górę. Jezu, tam ci właśnie będą, kurde, starali się cały czas ten mój helikopterek niestety niszczyć. Starajmy się im odlecieć, ale oni też biegną, więc całkiem szybko nie potrafią w ten sposób dogonić. Niestety. Dobra, tutaj spokojnie spróbujemy wlecieć. Ajajaj. Czekajcie, unormować troszkę. Do góry, do góry, do góry. Dokładnie, teraz się obróć i lecimy na górę, bo cały czas wskazuje mi właśnie wskaźnik jeszcze, raczej strzałka do góry. Dobra, 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 dobra. No nie, jeszcze tutaj mamy kolesi, którzy strzelają. No jaja sobie robicie. Jasny gwint. Dobra. Szukamy, szukamy kolejnej beczki. Tu jest. Dobra. Nie jest najgorzej. Spróbujemy upuścić bombę za chwileczkę. Co jest? Jasny gwint. Czemu to... Jezu, czemu mi nie opuścił bomby? Serio? Przecież wciskałem lewy kontrol. Nie mam pojęcia, co było nie tak. Ale dobra. Lecimy tutaj. Co jest? Nie trafiłeś? Poważnie? Dobra, na szczęście trochę ich tutaj pokiereszowałem. Ale czekajcie, ogarnąć sterowanie znowu, bo zaczynam się stresować. Ej, no bez jaj, lewituję w powietrzu, no. Dobra, teraz tutaj i szybko do tyłu. No nareszcie, ale kurde, no za dużo czasu straciłem tutaj. I to też można powiedzieć, że przez jakiś błąd w grze, bo nie powinno przecież tu tak mi nagle zawisnąć w powietrzu, bez jaj. Ożeż, kurde, kolesie, jak starają się mnie za wszelką cenę dopaść. Nie! Do góry, do góry, do góry! Dawaj, dawaj, Tommy! Jezu! Cały czas jeszcze mi się trochę mylą niestety te przyciski tutaj. No bo kurde, cztery przyciski odpowiadające za... po pierwsze w lewo lub w prawo, żeby się poruszać. Po drugie w górę lub w dół. Po trzecie skręcanie w lewo lub w prawo. I po czwarte jeszcze przechylanie tego helikopterka do przodu lub do tyłu, w zależności od tego, czy w którą stronę chcemy lecieć. No i na ostatnią bombę mamy 2 minuty. Okej, oby to się udało, słuchajcie. 2 minuty, kurczę, teoretycznie... Nie, no to jest całkiem mało, niestety. Tym bardziej, że muszę wylecieć na samą górę. Szybciej, szybciej, szybciej. A najgorsi są jeszcze ci, którzy właśnie strzelają. Ja mam tylko nadzieję, że nie będzie tam jakichś kolesi z karabinami albo z shotgunami, bo to będzie naprawdę kiepskie. Do góry, do góry, do góry. Spokojnie. Okej, leć tędy, leć tędy. Teraz do góry szybko. Jezu, już mnie tutaj ścigają, skubani. Trzeba przyznać, że dają radę. No ale dobra, jesteśmy i tutaj jakoś w tę stronę, czekajcie. Albo nie, no dobra, nie będzie w tę stronę w każdym razie. Spróbujemy, spróbujemy. Oby tylko teraz żadnego błędu nie było. Nie wiem, czy później jeszcze nie trzeba stąd uciekać w ciągu tego pozostałego czasu. Szybciej, kurde. Zaraz mi to zniszczy. Tędy, 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 tędy. Okej. Zostawimy bombkę. Jest! Udało się! Tak jest! O kurcze! Pięknie! No i proszę, daliśmy radę jednak za pierwszym razem, czyli nie taki diabeł straszny, jak się okazuje. No coś pięknego. Ja pamiętam, że kiedyś, jak przechodziłem tą grę, kurczę, w okolicach premiery, czyli jednak te 10, 11 czy 12 lat temu, no to też parę razy tą misję powtarzałem. A teraz, kurczę, aż sam jestem zdziwiony, że udało mi się to od razu za pierwszym razem wykonać. No ale, kurczę, nie będę przecież narzekał. Fajna sprawa, że dałem tutaj radę. Tak więc cóż, ja wam w takim razie już dziękuję za oglądanie tego materiału. Zostawcie kciuka w górę, jeśli wam się podobał i czekajcie na kolejne odcinki.
Mam nadzieję, że następny pojawi się na kanale jutro. Cześć!